They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. Jesień w Ever After High oznacza, że nadeszła pora na wielki kiermasz wypieków. Łakotki, wychodki, serdecznie zapraszamy! Wspomóżcie naszą akcję! Skończyły się nam domki z piernika, a klienci wcale się nie kończą. Czy to nie jest czarowne? Mogłabym patrzeć w nieskończoność, jak pieką, jak dekorują, jak się krzątają. Zrobiłam idealne zdjęcie. Potrzebujemy więcej łóżek! Idealnie, nie idealne. To mi się podoba. To zdjęcie do księgi pamiątkowej. Ludzie pomyślą, że byliśmy o tacy. Tak, interesujący. O, kiermasz! Potrzebujemy więcej pierniczków! I to na już! Ale został nam tylko jeden. Mam pewien pomysł. Zaklęcie podwajania. A czy możemy pomóc bez używania twoich czarów, Raven? To nic osobistego, po prostu nie zawsze są, no wiesz... Bezpieczne? Hej, poradzę sobie. Okej, jednak sobie nie poradziłam. Nie można bałaganić w kuchni. Jeśli chcecie tutaj być, to musicie nam pomóc. Jeszcze nigdy nie udało się zebrać tak wielkiej sumy. Jednak kiermasz zapoczątkował rok sprzeczek między Apple i Raven. Każdy rok szkolny zaczyna się od wycieczki do sadu dziedzictwa. Pierwszy, jak zawsze. Z takim czasem nie wydaje mi się. Uczniowie, liczę, że zdajecie sobie sprawę, jak powinniście się zachowywać po przekroczeniu bram sadu dziedzictwa. Jakie to ekscytujące. Jej, ale ekscytujące. Dzisiaj macie okazję przeczytać księgi pamiątkowe dotąd niewypowiedzianych pokoleń uczniów z dawnych czasów. Słyszałam o tym. Każde drzewo w sadzie to niezwykła opowieść o innym roczniku. Okej. To jest nawet całkiem ciekawe. Przez cały poranek uczniowie czytali o licealnych przygodach swoich przodków. Historie z młodości przyszłych królów i królowych, bohaterów i czarnych charakterów z Ever After High, takich jak oni. Tylko że ich przodkowie nie mogli rządzić swoim losem. Chłopcy, nie biegajcie! I przestańcie grać tą księgą w głupiego Jasia! Nawet nasi czarokrainowcy byli pod wrażeniem ksiąg z dawnych epok. Proszę o uwagę! Mam nadzieję, że zapełniliście głowy pięknymi historiami. To było ekstra! Uczniowie,
Na zakończenie roku szkolnego zasiejecie w tym sadzie nowe ziarno. Żołędzia, z którego wyrośnie nowe drzewo opowieści. Przedstawiające historie i przygody waszego rocznika. Czarownice! Kto chce zostać redaktorem księgi tego wyjątkowego rocznika? My chcemy! I odtąd Apple i Raven uwieczniały najlepsze chwile swoich przyjaciół. I te najgorsze też. Zbierały opowieści całego rocznika, by dzielić się nimi z przyszłymi pokoleniami. Już za chwilę będziemy na księżycowym święcie lasu. Chciałam, żeby ten wieczór był dla ciebie wspaniałą zabawą. Obym się nie myliła. Wiesz co, Ashlyn? Stwierdziłam, że przestanę się przejmować Dexterem. Pomyślałam, co ma być, to będzie. A tymczasem zamierzam się dobrze bawić. Co to było? Niedobrze, bardzo niedobrze! Może to trzy niedźwiedzie? To mi nie brzmi na żadnego niedźwiedzia. Coś potknęliśmy. Moja chatka! Spójrzcie, tam są! Apple? Raven? Hunter? Zaraz, skąd wy się tu wzięliście? Cerise powiedziała Cedar, że ktoś was widział w czarnym lesie. To była tak jakby moja wina. Skierowałam was na złą drogę. Ale dlaczego nam to zrobiłaś? Ja tylko wypełniam swoje przeznaczenie. Psuję innym zabawę w ramach hobby. Ale teraz, kiedy zobaczyłam, jak się zachowujecie, jakie jesteście miłe dla tego obrzydliwego stwora... Hej, ja też mam uczucia, wiesz? Jeżeli przeze mnie się spóźnicie, to... Chciałabym... Przeprosić? Tak, właśnie. Przepraszam, że nie dotarłyście na przyjęcie. To nieprawda. Jestem królową wróżek. Nie da się znaleźć księżycowego święta lasu. Ono znalazło was? Wszyscy możecie w nim uczestniczyć jako goście specjalni. Fable, zatańcz z nami. Ta cała uprzejmość całkowicie zrujnuje moją reputację. A zresztą od jutra znowu mogę być niedobra. Zamszonym piękiem. Zwoł mnie Gizluidget, leśny skrzat, i szczęście twoje jest ogromne, żeś mnie napotkała na tej oto drodze. Jesteś Gizeluid, co? Osobiście zaprowadzę wasze cztery szanowne osoby na tajemnicze przyjęcie, którego szukacie. Chodźcie za mną. Czeka was ogromna niespodzianka. Cześć, dziewczyny. Impreza, czy jakoś tak. To chyba nie to przyjęcie, prawda? Nazywam się Bigelow, a to jest moje bagno. Jesteście gośćmi na moim przyjęciu. Czary Mary, rzucam zaklęcie wiary. Teraz musicie tu zostać przez najbliższe 100 lat. Zaraz, co? Dlaczego nam to zrobiłeś? Nikt nigdy nie zaprasza mnie na żadne przyjęcia, więc urządziłem imprezę konkurencyjną do Święta Lasu. A teraz rozkazuję wam się bawić. Nie możesz zmuszać ludzi do zabawy. Nic dziwnego, że nie bywasz zapraszany, skoro jesteś taki nieprzyjemny. Jeśli chcesz, żeby cię zapraszano na imprezy, to musisz zmienić swoje zachowanie. I przy okazji mógłbyś też zadbać o wygląd. Blondie, moja torba. Ta-da!
się jak zupełnie inny troll. Miałbyś ochotę pójść na święto lasu zamiast mnie? Zaraz, zrobiłabyś to dla mnie? Pewnie. Nawet odstąpiłabym swoje miejsce Fable, gdyby nie była taka nachalna. Nigdy w życiu nikt nie był dla mnie taki miły. Cofam zaklęcie! Ruszajmy w drogę do zaczarowanego lasu! I tak jedyną osobą, która została na lodzie, jesteś ty. Cedar, masz może jakieś wieści od dziewczyn, odkąd wyruszyły na przyjęcie? Właśnie wróciłam z lasu. Nie martw się, tato. Zapewniam cię, że Blondie, Lox i jej przyjaciółki szybko do nas nie wrócą. Tak jest, synku. Blondie? Dlaczego miałaby wchodzić do czarnego lasu? To dziwne, bo wiem, że poszła do zaczarowanego lasu z Ashlyn, Poppy i Cupid. Dziewczyny weszły do złego lasu! Pewnie wybrały niewłaściwą ścieżkę. Musimy je szybko znaleźć i im pomóc. Do dzieła! Jak długo zamierzacie czekać na babę Jagę? Powinna się zaraz zjawić, więc musimy być cierpliwi i myśleć pozytywnie. Myślę pozytywnie, ale mam dość czekania. Nie ma czasu do stracenia. Jak to dokładnie działa? Wow! Gabinet baby Jagi naprzód! Hej, to jest o wiele łatwiejsze niż myślałam. Najmocniej przepraszam. Jeszcze się uczę. To lekcja próbna. Bonnie! Skręć w prawo! Lewo, 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 lewo! Nareszcie! Zaklęcie mi nie wyszło i byłam uwięziona w tej butelce całą noc. Raven Queen, czy mi się wydaje, czy prowadziłaś tę chatkę bez mojego pozwolenia? Cóż ja... Znakomicie! Może kiedyś poddasz się swojej ciemnej stronie, a to było na dobry początek. Zrobiłam to, bo nasze przyjaciółki zgubiły się w czarnym lesie. Musimy im pomóc. I wszystko jasne. Trzymajcie się. Ruszamy na wyprawę do czarnego lasu. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.